Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksie, moi drodzy. Jak to mówią gwintownicy, coś się kończy, coś się zaczyna. Moi kochani, rozpoczynamy miniserię pożegnalną. Miniserię pożegnalną. Dzisiaj miksior z pożegnaniem z DE. Krótkie podsumowanie tego serwera. Potem zrobimy sobie peciory na pozostałych serwerach. No i jedźmy, moi kochani. Szkoda marnować czasu. Dlaczego koniec? To już tyle razy plotłem o tym, że to szkoda gadać. Nawet o tym wszystkim jeszcze raz. Kto oglądał chociaż jedną rzecz w ciągu ostatniego miesiąca, to zna decyzję i zna powody podjęcia tej decyzji. Generalnie serwer DE służyć miał temu, żeby poznawać nowe aktualizacje dzień wcześniej. W związku z tym, że nie interesują mnie te aktualizacje już w ogóle, więc byt tego serwera też nie ma sensu. Moi drodzy, zaczęliśmy 25 października poprzedniego roku, czyli minęło, powiedzmy, że jest czerwiec, 6, 10 miesięcy, no 9,5 miesiąca powiedzmy minęło. W ciągu 9,5 miesiąca kompletnie free to play wbiliśmy 344 level wojownikiem. Na 181 levelu mieliśmy pełny klaser. Level 200 wbiliśmy w miesiąc. Level 300 zajął nam już 5,5 miesiąca, więc całkiem sporo. W każdym bądź razie są to całkiem przyzwoite osiągnięcia. Wbiliśmy w tym czasie też 15 aurę, 20 aury się nie doczekałem. Zrobiliśmy 17 twierdzę, mamy już sury prawie na 18 i 17 salę rycerską, więc lada chwila byśmy przycisnęli. Całkiem dobrze stoimy w podziemiu, bo jesteśmy w top 30 podziemia, więc jest naprawdę, naprawdę nice. No i co będziemy robić jeszcze na DE, moi drodzy? Pupile wyglądają przyzwoicie. Możemy sobie zrobić jakąś walkę petów jeszcze, żeby było śmiesznie. Możemy, moi drodzy, jeszcze sobie kliknąć nawet aweczkę, żeby była. No i tak jak mówię, no niestety Shake zmierza w taką stronę, w jaką zmierza. Można by rzec, szkoda tych surowców. No faktycznie ich szkoda, aczkolwiek nie można pod kątem tych surowców patrzeć na to, czy gra ma sens, czy nie, bo to jest po prostu kompletnie bez sensu. No, to jest kompletnie bez sensu podejście. Co z tego, że szkoda tych surowców? Szkoda ich, oczywiście. To konto byłoby do końca świata ustawione, jeśli chodzi o surowce. Natomiast co z tego, jeżeli wszystko pozostałe jest B? Może nie wszystko, natomiast no, znacie moje argumenty, możecie się z nimi zgadzać bądź nie zgadzać. W każdym bądź razie mamy 24 grzyby, więc spróbujemy sobie dymika majciarza chociaż zabić na koniec za to, co mamy. No, żeby nam było łatwiej, to jeszcze wrzucimy sobie trochę siły, żeby nam było ciut łatwiej, bo mamy. Więc spróbujemy jeszcze sobie na koniec dymika majciarza pocisnąć. Dużo nam nie brakuje, myślę, że... O, 7 baniek. Moi drodzy, unlucky, ale tu jest duża szansa. No nie rób bloków tyle, stary. Potrzebujemy jednego dobrego hita, czyli takiego dymika majciarza, żeśmy rozprężyli. Kto jest po dymiku majciarzu? Kołek Van Helsing. Spróbujemy i kołka. To jest już mag, więc tutaj bloki nie działają. Muszą nam siąść dobre kryty, było blisko. Teraz potrzebujemy krytyka. Jest, moi drodzy, kołek Van Helsing też padł. Jest nice, więc podsumowując, moi drodzy, wbiliśmy 345 level. Jakby co na tym serwerze. Komendant Koma to już chyba będzie za duże dla nas wyzwanie. Tak mi się wydaje, że to już będzie zbyt duże wyzwanie. Nie mamy grzybów. Nie mamy nic. Jest bida z nędzą. Jest bida z nędzą. Nędza ze swarzędza, jak to się mówi, nie obrażając nikogo, kto jest w tej miejscowości.
Nindza ze Swarzyndza. No i co, no? Mamy trochę klepsydr. Też możemy wyklikać te klepsydry. Jak się żegnać, to się żegnać. Dostaliśmy grzyba. Po co nam dawka? Spróbujemy komendanta Kome. No niestety nie zginął. No i smutno, no mamy jakieś dwa epiki na koniec, które nam wypadły. Fajnie. Fajna sprawa. Tak jak mówię, zrobiliśmy to całkowicie free to play. Kot na 50 grzybków był zużyty, jakieś dwie oferty zrobione. I nic więcej. Więc wypada, moi drodzy. O, wie pan, czemu nie ma telewizorków? Jest odpowiedź od Plai. Plaia odpowiedziała, dlaczego nie ma telewizorków. Pokażę wam to. Bo nie ma... Bo jest mniej firm, które płacą za reklamy w lecie. Będzie więcej reklam później. Widzicie? Dlatego nie ma. No ale wypada, moi drodzy, jeżeli graliśmy tutaj, napisać parę słów. Dzięki. Moi drodzy, przygoda z DE się skończyła. Dzięki za wspólną grę. Powodzenia. PS, dziękuję za miejsce. I dziękuję za miejsce. M. Że moi drodzy, to jest dla mnie taka rozgrzewka, wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, to jest dla mnie taka mała rozgrzewka. Zarządzaj. Usuń postać z serwera. Hasło. Jakie ja mam hasło? Nie mam zielonego pojęcia. A, wiem jak. Czekajcie, ale to muszę i tak zasłonić na chwilę ekranik. To nie ten... O, tak, to pasuje też. Ten obrazek. Czarna wstążka. Gdzie jest Shakes and Fidget? Tapeten jest. Usuniętych postaci nie można przywrócić, moi drodzy. Usuniętych postaci nie można przywrócić. Musimy jeszcze podać adres mailowy. Jezus Maria. Co oni tutaj kombinują od nas? Bum! Moi kochani, stało się! Stało się, moi drodzy! Stało się! Nie ma już! Nie ma już serwera S1DE. Ale jaja, możemy sobie dla żartów sprawdzić. Świat 1 Niemcy. Podkreśnik, test. Nazwa jest dostępna. Moi drodzy, w ten sposób pożegnaliśmy się ze S1DE. Udało nam się na koniec cyknąć dwa lochencje. I było śmiesznie i fajnie. Także wszystkim z S1DE bardzo serdecznie dziękuję za wspólną zabawę, wspólną rozrywkę. Tak jak mówię, jest to początek tak zwanej serii pożegnań. Bo takie samo pożegnanie będzie nas czekać na S34 i na W9. Kto śledzi ostatnio losy, to wie. Także żadnych clickbaitów tutaj nie było. Wszystkie osoby, które sobie takie zabawy wyobrażają w ten sposób. Ja jestem zbyt konkretny facet, żeby sobie robić jaja w poważnych sprawach. Moi drodzy. Więc DE już nie mamy. Który serwer będzie kolejny? Najprawdopodobniej W9 i najprawdopodobniej już niedługo. Nie chcę tylko zostawiać od tako gildii, więc czekam na odpowiedź kilku osób odnośnie serwera i będziemy robić takie same odcinki kończące przygodę na W9, więc liczcie się z tym, że przewalimy 3000 grzybów na tornada. W sumie możemy zacząć już dzisiaj. Skoro się żegnamy, to dyndają mi już te itemy, dyndają mi już te staty. Wywalamy to wszystko i możemy generalnie dzisiaj dla zabawy
strzelić sobie parę tornad, a co? Rasłądź padł jak szmatka i temu wspieramy jak bąki. Każde loch, każde tornado to item. Spróbujemy dzisiaj dojść do 800 tornada. Będzie fajnie. O, krokodyl mulisty nam się stawia. Przez chwilę się stawiał. Kaziu się też stawiał. Króliczek wielkanocny. No zobaczmy, czy coś tu mamy. Talizmany, czyli co? Talizmany, czyli ozdoby, tak? Żadna ozdoba nie wypadła. Musimy sobie wyczyścić plecak, więc wyprzedajemy wszystko, co nam przeszkadza. Może 5 baniek i 10 jeszcze zostawimy. Może po północy jeszcze coś zhandlujemy. Bum, bum, bum. Dobra, zostało samo zadychę, to jedziemy dalej. Spróbujemy dobić dzisiaj do 800 tornada i to będzie taki nasz cel dnia. No Posejdon się stawia. Stawia się jak... Co on taki mocny? Zbychu jest mocny. Był Zbychu, nie ma Zbycha, był Glumpf, nie ma Glumpfa, jest Raptor. Nie ma Raptora, jest obły zwierz, nie ma zwierza, zombie syjamskie, nie ma zombie, nie ma wilka, idziemy jak ta burza zombie berserker, serwer już nie wytrzymuje, Mephissimo padło, ile mamy do levela, ciekawe czy wbijemy. 700 koła to jakieś 20 tornad, 20 parę tornad, więc próbujemy jeszcze sobie wbić level, ile itemów leci, ile tornad leci, ile wszystkiego leci, znowu mamy cały plecak. I ani jednej ozdoby, no rzeźnia moi drodzy, ani jednej ozdoby nie ma, więc musimy sobie coś sprzedać. 5 baniek. W sumie co to za różnica, co ja będę sprzedawał, nie? Ale na razie jeszcze zachowajmy się grzecznie, a kiwam w ucho z tymi 10 też. Idziemy do 800 tornada. Skoro zaczynamy miniserial, kończymy przygodę, jest i ten. To niech ten serial trwa jak najlepiej, jak najdłużej, jak najwspanialej. Dzisiaj cel 800 tornado, moi kochani. Easy. Easy. I wbicie 438 levela. Easy. Jakieś ozdóbki nima. No to won mnie z tymi temami. 438 level incoming. I jeszcze 4 tornadka. No, Piotruś... Ohohoho, bullshitos. Piotruś wilku spadł. Stuknięty żongler padł. Mamy 438 level, moi drodzy. Szaleństwo, jeszcze 2 tornada chcemy zrobić dzisiaj. I elegancko, parę klików i zrobione. Parę klików i zrobione. Nice. A nie, teraz dopiero 800 robimy. Proszę uprzejmie. Mówicie i macie. Jest 800 tornado. Jest 438 level, więc jesteśmy naprawdę we formie. Naprawdę we formie jesteśmy. Co tu nam zostało? Pupile śmierdziele. No to moi drodzy, bawmy się. Bawmy się. Idziemy od lewej do prawej. Udało się, bawmy się, udało się, od lewej do prawej, udało się, no jestem po prostu najmądrzejszym analitykiem na świecie, system od lewej do prawej działa, oj, ledwo na styk przegraliśmy, no system od lewej do prawej dał nam 4 winy, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Także moi drodzy, mam nadzieję, że seria pożegnalna spotka się z waszym miłym przyjęciem, że przywalicie trochę na koniec łapek w górę. No my jesteśmy na S34. Na S34 mamy trochę mniej grzyba do wydania, ale też trochę mamy, więc też spróbujemy sobie trochę tornad zrobić, zanim się pożegnamy z tą grą. Powiedzmy, no zobaczymy, czy nam się uda do 700 dojść. Tu też powinny nam trochę te tornada iść całkiem przyjemnie. Przynajmniej na początku. Gramy z wiadowcą, więc nie ma tutaj paniki. Nie ma bloków, bo przecież gra jest teraz zrobiona dla każdego leszcza, który ma byle jaką postać. Klepie tornada jak dziki. Nie, o! Dostaliśmy jakąś zaraz.
Ubejbe, patrzcie, jak gra chce mnie przekonać do tego, żebym został. Zarąbista brońka. No zarąbista. 56 damage'u, lepszy rozrzut. 1200 zręczności. No nice, moi drodzy, nice. No to co robimy? Wchodzimy do zbrojowni. Odzysk klejnota. Weźmiemy go chyba za surowce. Bo będziemy mieli więcej grzybsonów na klikanie tornad. Podnosimy to, bo było na 9. O, podniosłem tylko do 6. Chyba się rozpłaczę. Chyba się rozpłaczę. Normalnie się rozpłaczę. Co dzisiaj chcesz? Buty. Słuchaj, stary, mam dla ciebie zarąbiste laczki za 20 baniek. No nic, jedziemy dalej, moi drodzy. Mamy teraz nową broń, to z nową bronią to już w ogóle jak przecinaki będziemy szli. Jak przecinaki? Oh my god, co tu się dzieje? Oszalał. Oszalał, po prostu oszalał. No ale jak można inaczej kończyć serię, jak nie szalejąc i nie robiąc wszystkiego, co się da? To nas nie interesuje już w ogóle, zbieranie tych pieniędzy na staty, które nic nie dają. Tak, moi drodzy, na staty, które nic nie dają, na levele, które nic nie dają, bo wystarczy jeden krytyk i gość, który ma 30 leveli mniej od was, wygrywa z wami. Więc po co to zbierać? Dla wszystkich, którzy są zainteresowani, tak, jestem trzeźwy. Nie wypiłem ani grama alkoholu. Ani gramulca, moi kochani, ani gramulca. Ile my tych tornad narobiliśmy dzisiaj? Może wbijemy 416 level jeszcze niechcący? Może siądzie? Ale napierdzielamy jak bączki. Dobra, wypadł z tym mnie. A, bo nie podnieśliśmy tylko na 6, bo to epicka broń. No tak. Przecież nie mieliśmy tyle kryształów, a z poprzedniej broni dostaliśmy zwrot bez kryształu. Dzik jest dziki, Gragosz Niszczyciel jest też dziki, Siny Sęp jest dziki. Chwytacz Rozpruwacz jest dziki, Cerber jest dziki, Upadły Mnich jest dziki, Duży Łachudra jest dziki. Moi drodzy, tniemy te tornada jak bąki. Jestem ciekaw, czy damy radę zbliżyć się do 900 na W9, ale to już, moi drodzy, nie dzisiaj. Dzisiaj już swoje tam zrobiliśmy. Ej, coś mi się tu nie podoba. Stoimy na 716 tornadzie. Ojej, no nie, no. Głębion padł, duch wulkanu też padnie, bo chce to zrobić dla nas. Elegancja Francja. Także dzisiaj, moi drodzy, taki miksik radosny. Oh my god, ile poszło? Ojoj, 22, o nie no, milion. Dobra, zginął elegancko. Mamy jakieś buty za 5 baniek. A w nosie mamy te buty, wszystko mamy w nosie, moi drodzy. Skoro twórcy gry mają mnie w nosie jako gracza, to ja też mam w nosie tą grę. Jazda, moi drodzy, jazdo! A teraz zrobimy, moi drodzy, czary, mary, dzikie węże. Ja się prężę, on się pręży, wszyscy się prężą. Zrobimy sobie jeszcze jakieś czerwone zadanko. Ile mam? 727. Ile do levela? Patrzcie, wbijemy elegancko level. No to co? No to jazda. Pierwsze tornado poszło. Potyczak, pogromca, smok. Wszystko, moi drodzy, leci po kolei. Także to jest pierwszy odcinek z nowej miniserii. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj pożegnaliśmy serwer DE. Dzisiaj wyklikujemy sobie troszeczkę tornad. Oh my god, jak szalejemy. Merlin, nie Merlin, drzewo, Kongi, Mogli, wszystkich po kolei. Lecimy jak bąki. Oh my god, nawet nie zauważam, kiedy my to robimy. Wbiliśmy już 300 milionów expa do następnego levela. No nice, nice. Trochę mamy śmieci do wyrzucenia. Nie interesuje mnie to, ile to kosztuje nawet. Mam to w nosie. Jedziemy dalej, jeszcze 10 tornadek do 750. Epic! 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 Patrzcie, jaka dzida. To jest ta dzida z trzeciej kategorii. Pierwszy dzida. Szczątek kraba chyba się nazywa ta dzida.
Jaka fajna, epicka krabica. No nice, cieszę się, że playa na koniec daje mi fajne dropy. Delświn, morświn, wszystkie zwierzęta świata naraz w jednym odcinku. Króliki, zające i inne brzdące. No, czyżby królik dzisiaj nam stanął? Królik ma, jest wojownikiem, więc to jest kwestia jakichś dobrych, potężnych, no. Dobrych, potężnych uników, nic więcej, moi kochani. Dobrych, potężnych uników, nic więcej. Ile zrobiliśmy torna, to jeszcze 750 pociągniemy. Żeby nie było, że jesteśmy wajzy. Żeby nie było, że nie jesteśmy wajzy, no coś mi się tu nie podoba, jakiś obrzydliwy ożywieniec. 400 tysięcy heltu mu zostało, no. Z 220 milionów i czy to nie jest unlucky, padł. Kolejny wojownik, znowu 300 tysięcy, no masakra i padł. W kotwonucach kolejny wojownik, ale ci wojownicy teraz to nie są bloki, to są popierdółki, a nie bloki. Twórcy gry zrobili, żeby można było sobie klikać ile się chce, to wyklikamy wszystko, skasujemy postacie i powiemy im, co o nich sądzimy właśnie w tym ruchu. Zrobiliśmy nawet więcej niż chcieliśmy, nice. Pozbywamy się trochę śmieciurga. No i pety, moi drodzy, jak robimy pety od lewej do prawej, win. Nie patrzymy nawet co się dzieje, win. Lost. Win. I lost, no tutaj tylko 3-2, moi drodzy, tylko 3-2, no bo ten ogień jest słaby, no on na światło się nie nadaje. Przecież to jest jasne i oczywiste, że on na światło się ten ogień nie nada. Bo przecież jest zbyt cienki. Ile mamy już miksa? 22 minuty. W związku z tym, że wszystko tak szybko zrobiliśmy, próbujemy jeszcze zrobić 50 tornad na W9. Mamy tutaj sporo grzybsonów, więc skoro się żegnamy, myślę, że w 3 odcinkach zdążymy się pożegnać, więc to będą 3 wspaniałe odcinki dla wszystkich troli, którzy lubią przeklikiwanie tylko i tylko po to oglądali tą serię, żeby się zobaczyć, jak grzyby lecą. To dla was, moi drodzy, na sam koniec, żebyście się cieszyli i skakali do nieba z radości. A dla wszystkich widzów, którzy doceniali tutaj content, przesyłam serdeczne pozdrowienia. I dla was też klikanko, jakieś lusterka, jakieś zwierzę, jakieś cienie, no szalejemy jak te bąki. Szalejemy jak te bąki, ile tornad dzisiaj narobimy, to jest nieistotne, to jest wszystko, moi drodzy, nieistotne, istotne jest to, że lecimy, spróbujemy do 850 ciachnąć. Tak dynamicznego i szybkiego miksa to chyba jeszcze w życiu nie było. Znowu epik, znowu epik, ale tu szalejemy, znowu epik. Gówniany ten epik. Gówniany ten epik. 30 milionów krytyk, jaki słaby. 50 milionów krytyk, jaki słaby. Macieju, Macieju, krytyk za 100 milionów by się przydał. Czyżbyśmy stanęli na tym wojowniku? Nie sądzę, moi drodzy, nie sądzę, mając 2800 grzyba. Nie sądzę, żebyśmy stanęli na tym wojowniku. Mogę sobie łyknąć herbatki, a jak widzicie, nie ma wojownika na naszego maga. Ciekawe, czy byłbym w stanie skończyć te tornada. No, będziemy je klikać dotąd, aż nam się grzyby skończą, więc zobaczymy, dokąd dojdziemy. Śmiesznie by było, jakby jeszcze się udało je skończyć, ale chyba już nie, bo już widzicie, opór się zaczął. Zaczął się już opór. Już nie bijemy tak szybciutko jednego tornada za drugim. Już trzeba się tutaj trochę wysilić. No ale moi drodzy, co my mamy za postać, a już jesteśmy na 800 którymś tornadzie, błagam was. Które już mamy tornado? 826. No niesamowita historia. Poszło. Mag poszedł. Na... O Boże. To jakaś seria magów była, bo teraz mamy wojownika i chwilę postoimy. Ale mamy czas, moi drodzy. Kolejny epik. Rękawice jakieś wyrąbiste. No co to za magia jakaś? Co to za rękawice? No świetne rękawice. No no naprawdę wspaniałe rękawice. Go, stary, go, do 850 lecimy, go.
To jest mag, więc dlaczego ma nie zginąć? My mamy lepsze krytyksony niż on. O Jezu, chyba nie jednak. Jaki krytykson mi zapodał. Oj, to jest krytykson, moi drodzy. Dlaczego? No. I buciorki. Nie ma maga na nas, nie ma wojownika, nie ma nikogo na nas. Jesteśmy jak te mordercy spod płota. Zobaczcie, co się dzieje. Jedziemy te tornada jak bączki, jak burę pieski, jak wszystko, co... Level zaraz wbijemy. Nice. Ile do levela? 10 tornad. Nice, moi drodzy. To jedziemy. Wbijemy go, bo jak dojdziemy do 850, to na pewno wbijemy level. Dlaczego mamy tego nie zrobić? Jak się żegnać, to z jajami, moi kochani. Jak odchodzić, to z przytupem. A nie tak o. No i zaraz wbijemy level. Poseidon padnie na pewno. Mephissimo też, Król Artur easy, dziewczynka z zapałkami easy, wbiliśmy level. Zobaczcie, jak te tornada lecą, jak bączki. Kurde, jaki niefart, padł. 439 level, jesteśmy koksy. I doszliśmy, i zrobiliśmy 850 tornado. Nice, moi kochani, nice. Czyli zrobiliśmy wszystko, co chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku. Podsumowując, zrobiliśmy kupę tornad na W9 na S34, skasowaliśmy postać na DE, no i szykujemy się do drugiego odcinka. Nazwiemy sobie tą serię, tak jak mówię, coś się kończy, coś się zaczyna. To będzie nasz roboczy tytuł tej serii. Czekajcie na kolejne odcinki z tej serii. Będą tak samo rozrywkowe i śmieszne, przewalimy całe wszystkie grzyby do końca. Jak już się skończą grzyby, to po prostu zrobimy delay. I pożegnamy się z tą grą, nie będziemy na nią więcej czasu marnować środków, skoro twórcy tej gry mają nas daleko w poważaniu, mają mnie daleko w poważaniu jako gracza, to ja mam daleko w poważaniu tych twórców, no i tą grę, no. Moi drodzy, wszystko działa w obie strony, także dzięki wam serdeczne, jeżeli wam się podobało, to łapki w górę, pamiętajcie o tym, to jest jeden z ostatnich odcinków Shakesa na tym kanale. Będą inne rzeczy, dużo bardziej zbalansowane, dużo bardziej wpływające na jakieś myślenie, gdzie myślenie będzie bardziej decydowało o tym, co się dzieje, a nie ślepy los i analityk, który kręci kołem. Więc kto chce zostać, zapraszam. Kto był tu tylko ze względu na Shakesa, no to czekajcie, jeszcze będą pożegnania z W9 i z S34. No a live'y przerzucamy na Twitcha. Ze względu na to, o czym mówiłem też na live'ie, YouTube niestety zbyt przesadza ostatnio w różnych tematach. To nie jest rozmowa oczywiście na Miksa, więc na live'ie o tym sobie pogadamy, natomiast coraz więcej osób to robi. Przerzuca się na Twitcha, nawet najbardziej wiernych YouTuberów. Puszcza czasem jakieś filmy na tuby, ale jednak live na YouTubie. To jest porażka ze względu również na to, że te zasięgi są ucinane, nikt nie dostaje, no nikt, to może nie, dużo osób nie dostaje powiadomień, mają suby, mają dzwoneczki, nie ma powiadomienia live, nie ma powiadomienia o odcinkach, nie ma powiadomienia o zakładce społeczność, nie ma nic. Cisza Amba Fatima, dodane są funkcje, a nie wiadomo po co, więc to jest trochę słabe. Moi kochani, wybija 29 minuta za chwilę miksa, więc akurat w pół godzinki się wyrobiliśmy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się, hejka i pa, pa!